Raz, dwa, trzy. Chyba jest dobrze, mam nadzieję. Witam was serdecznie, moi drodzy, w Elite Dangerous. Po krótkiej przerwie, chyba z 3-4 dni, nie grałem, więc plan jest dzisiaj taki. Przeglądamy sobie Galnet. Odbieramy tutaj misję społecznościową, nagrody. I dzisiaj zrobimy sobie taką krótki teścik, jak polatamy sobie Sidewinderem, uzbroimy go w najprostsze bronie, jednak sterowane, nie takie na stałe, tylko te gimbale. No i zobaczycie, w jaki sposób na początku najszybciej i najłatwiej zdobyć jakieś tam pierwsze fundusze. Dobra, zaczniemy sobie, żeby tutaj nie przeciągać od tych misji. Zobaczymy, ile tutaj udało nam się zarobić. One się już na pewno skończyły. Dobra, pierwsza to jest ten kopf, no pierwsza handlowa niech będzie. Czyli top 50, ogólnie zebrałem 864 tony, to były chyba dwa przeloty. Dwa przeloty, czyli zarobiłem na nich 2 miliony na jednym, czyli 4 miliony plus 4, to jest 8,5 miliona łącznie. No dobra. Natomiast tutaj ogólnie zarobiłem 4 miliony 600, dało mi to top 50 i 14 milionów dostałem, czyli łącznie zarobiłem na tym 18 milionów na tej misji. No proszę, to jest ok, może być. Mamy dwa kolejne, to się sobie przyjrzymy. Słuchajcie, teraz lecimy na Galnet. Sam jestem ciekawy, co tutaj jest ciekawego w Galnecie. Zobaczmy sobie. Hilfe Aufruf, czyli jak zwykle... bardzo dużo z... A nie, tutaj mamy stacje, które proszą o wsparcie. Ale mamy tutaj reparatur Masnamen, czyli naprawy na tych stacjach się odbywają. Ale nie ma już informacji o tym, które stacje są w tej chwili zaraz po ataku. Tylko te, które są, wymagają już naprawy. Strom der Zuwanderer nach Kolonia reist nicht ab. Czyli taki napływ kolonistów do kolonii nieprzerwany jest. Ten napływ cały czas trwa. Czyli mimo, że właściwie te ataki na Plejady, tylko Targoidów, odbywają się tylko w Plejadach, w tej mgławicy Plejad, obawy kolonistów nie słabną, w związku z czym bardzo wiele obywateli decyduje się wybrać do kolonii. Co potwierdza również rząd kolonii. W swoich doniesieniach informuje o bardzo wielu kolonistach, którzy właśnie przybywają w ten region. I teraz mamy Megan Wolf. Wolfe chyba, Megan Wolfe. Tego rządu, jak to się mówi, rzeczniczka rządu kolonii stwierdziła, czy wystosowała takie przemówienie. Czyli wszyscy, którzy przybywają do kolonii, są serdecznie witani. Jednak trzeba stwierdzić, że atak Targoidów na kolonię wcale nie jest mniej prawdopodobny niż na te zasadnicze światy położone wokół Układu Słonecznego. Prosimy w takim razie o dalsze wsparcie naszego regionu, bo nie jesteśmy w stanie tak dużej ilości osób przyjmować. I zaraz na początku miesiąca była kampania służąca do budowy dalszych stacji planetarnych w kolonii, które mogłyby właśnie przyjąć, przepraszam, bo mi tutaj trochę zasędziało, przyjąć dodatkowych kolonistów do tego regionu.
Dobrze, teraz mamy tak. Community Ziel, Versorgungs. Korridore der Allianz Schützen, czyli tutaj chodzi o taki cel społecznościowy, wojenny, wojskowy, mianowicie te takie korytarze z zaopatrzeniem, które przymierze wybudowało, żeby je ochronić. Czyli prawdopodobnie mamy tutaj w tym, zaraz doczytam, czy to na pewno o to chodzi, bo to z tytułu już wynika. Tak jest, czyli po prostu kolonie, które, czy stacje, które znajdują się w Kalifornia, w tej mgławicy Kalifornia Neibel, ona się tak nazywa, mgławica Kalifornia, trzeba by poszukać, gdzie to jest. W każdym bądź razie proszą o to wsparcie takie militarne, czyli systemy położone wzdłuż trasy do tej mgławicy Kalifornia. Bardzo wiele odkryto tam takich niezliczonej ilości wraków statków przymierza, które są z kolei wynikiem ataków pirackich na te statki. No i w każdym razie tutaj chodzi o to, żebyśmy w takich, jest to taka dwuczęściowa kampania. Aha, pierwsza misja prawdopodobnie będzie polegała na tym, albo pierwsza część, żeby ściągać te kapsuły ratunkowe z tych właśnie uszkodzonych statków. A z drugiej strony chcą poprosić nas o, chcą zredukować ilość piratów właśnie w tym regionie. No zaraz zobaczymy. Turner Research Group finansuje nam tą kampanię i wszyscy piloci, którzy... A, zgadza się, którzy właśnie te kapsuły ratunkowe oddadzą w systemie Darwin Research Facility, w systemie California Sektor BV-YC7, będą sowicie wynagrodzeni, a także piloci, którzy przyniosą dowód na zestrzelenie statków pirackich. Okej, okay. Zaczyna się 28 grudnia, jak zwykle tydzień. Kalifornia Sektor. No czyli tu mamy znowu taką kampanię związaną no też z Targoidami po części. Ale mamy z kolei właśnie Teretung z Kapseln też. Ciekawe jak to będzie wyglądało. Kampania von Core Dynamics. I to pamiętacie, ja wam to też mówiłem, że w tej kampanii nagrodą jest nie tylko zdobycie tych właśnie kredytów. Też osoby, piloci, którzy nie mają wystarczającej rangi na zakup statków imperialnych, no z wyjątkiem korwety, będą mogły sobie te statki zakupić ze zniżką jeszcze. Nie pamiętam, czy było to 20% tej zniżki, coś koło pewnie 20%. Tutaj mamy doniesienia, a to jest 22 grudnia, czyli to już wtedy, to już było też w jednym z moich materiałów, ja wam to pokazywałem tutaj te informacje. Zaraz zobaczę jeszcze. No okej. Okay. Tutaj też mamy koniec i tutaj mamy ten type ten. No dobra, słuchajcie, to wszystko jeżeli chodzi o Galnet. Dobra, to możemy sobie zrobić tak. Przejdziemy sobie do Werft, no i zobaczymy tutaj, czy faktycznie... czekajcie, mamy tutaj Eagle, Viper, Cobra, Type 6, Anaconda. Prawdopodobnie na innej stacji trzeba będzie tutaj poszukać, jeżeli byście chcieli kupić te statki. Te statki Imperium, a być może to wszędzie są dostępne. Na każdej stacji z tą zniżką. Ja tego nie wiem, powiem szczerze, no ale... Kupujemy sobie w takim razie tego Sidewindera, no i zobaczymy, jak, ile kasy uda się tutaj nam przez pół godzinki zarobić. Dobra, no to co, bierzemy w takim razie. Okej, okay, mamy Sidewinderka, możemy sobie go zaraz zobaczyć, jak on w środku fajnie wygląda. Malutki stateczek. Nie będziemy na razie na powierzchnię wyskakiwali, tylko po prostu ja wstanę i go wam pokażę, jak wygląda. Zobaczcie, ach, u góry ma, nie wiem, czy to jest szyberdach? Nie, chyba nie, po prostu ma przeszklony dach.
O, tu widzę, że nawet jest z tyłu moja ta kontroler, ale dobra, to skoncentrujmy się na. A, czyli taki malutki, tu z tyłu już nic nie ma więcej, słuchajcie. Nawet kanapki się tu nie zmieszczą. No, apteczka jest pierwszej pomocy, a tutaj jest taki zestaw ratunkowy chyba. Po prawej stronie jakiś przybornik. A, co tutaj jest też? Ciekawy jestem, to też są jakieś takie. A nie, to jest, słuchajcie, tak jak w samochodach. Takie paseczki, tam termos jest, jakaś książka. Pewnie instrukcja obsługi, bo to jest pierwszy samolot dla nowych pilotów. Prawdopodobnie to jest instrukcja obsługi tego samolotu. Co my tu jeszcze mamy? Słuchajcie, ach, tutaj jest. Ciekawe, co to z kolei, do czego to służy. Tam widzicie przede mną, tak? Takie, tu jest ten i. Co to może być? Nie wiem, wygląda coś taki do pierwszej pomocy, może coś, jakaś flara albo coś w tym stylu. No nie wiem, ciężko mi stwierdzić. O, tu możemy się chwycić. No, nie widać mojej ręki, niestety. Tutaj też. No, to jest szyberdach u góry. Czyli fajny samolocik. Kurczę, to ciekawiej będzie tutaj latać. No dobra, uzbroimy go w jakieś tam podstawowe rzeczy. Słuchajcie, co byście mogli na początek sobie po prostu zmienić, żeby tu nie inwestować za bardzo. Zobaczmy sobie. Ile by kosztowały Militär Composite? 80 tysięcy. Verstärkter Lackierung. Co byście mogli sobie. Chociaż. Nie, tego to nie. Leichte Lackierung niech zostanie. Natomiast na pewno Frame Shift Antrieb. Żebym tutaj nie latał jak głupi. 160 tysięcy. Tylko teraz powiecie, że tak, no kupił sobie od razu najlepsze wyposażenie i tutaj. No ale załóżmy, że to jest tylko kwestia dolecenia, prawda? Ja sobie to kupię, a to nie będzie miało żadnego wpływu na moje zdolności bojowe. Zostawimy to Schubdyzen. Zobaczmy, czy Schubdyzen. O, zobaczcie, one są bardzo tanie, te 2C. Zobaczymy multiplikator. To jest 106. 110 to też niedużo, ten ma 116. Czyli możemy zostawić te Schubdyzen takie, jakie są. Lebenserhaltung, tego nie mamy nawet do zmiany. Stromversorgung, zobaczmy. Czy. O, zobaczcie, to Stromversorgung na 1C zmieni, bo to kosztuje tylko 3000. To naprawdę dwie misje jakieś najprostsze zrobicie, takie handlowe już to macie. Sensorów nie możemy. Przyjdziemy sobie w takim razie, jak tam, zobaczymy, czy Kraftwerk zmienimy. Werkzeug, sztek, plece na razie zostawimy. Aufhäng, to impuls laser, to mamy te 1G. I oczywiście zmienimy sobie na. Zostawimy te impuls laser, czyli to. Tylko zmienimy sobie na 1F. Dobrze mówię? A nie, kardanisz, to są kardanisz. W porządku. Czyli to są te sterowane, już od razu wyposażone. Statek jest w nie wyposażony docelowo, jak go kupujecie zaraz. Czyli tego nie zmieniamy, to zostanie tak jak jest. Kurczę, on ma tylko 1G tutaj? Zaraz zobaczę, ale chyba tak, tylko 1G jest możliwe, to jeszcze raz sprawdzę. No zgadza się. No to ten Sidewinder to faktycznie tutaj jest skromniutki. Werkzeug, plece. Zobaczmy tutaj, mamy puste, czyli możemy sobie oczywiście kupić Dippelwerfer. 8,5 on kosztuje, to też jest bardzo tani, więc zakładam, że na to was będzie stać. A ten Tytung z Befel Scanner ile kosztuje? 13 tysięcy. No dobra, załóżmy, że to też macie. To się przyda, to wam przy okazji pokażę, jak to używać, czy jeśli nie znacie. Lackierung. Czy my możemy sobie zmienić lakierowanie? Na jakieś w ogóle? Mamy tylko Black Friday niestety. Jak wygląda ten oryginalny? Tak, a Black Friday? Tak. No dobra, zróbmy to, niech będzie. Armaturbret. I tu możemy sobie zrobić szybciutko jakiś fajny napis.
Napiszemy start, tak jakby, żeby to było wiadome, o co chodzi. Czyli, że startujemy jakby z nowym, to nie jest oczywiście nowy save, ale załóżmy jakby był, jakby można było tutaj najszybciej zarobić kasę. Sam jestem ciekawy, jak szybko pójdzie. Dobra, napis jest taki, jak jest. Możemy oczywiście dostawić jeszcze choinkę, żeby wiadomo było, w jakim okresie to jest nagrywane. O, choinka może tu nie będzie przeszkadzała przynajmniej. No dobra. No, wszystko jest ok. Myślę, że możemy zacząć. Teraz tylko ustawimy sobie grupy. Tu mamy jedynkę. Tutaj ten off playroom scanner. No, ustawmy go tutaj na jedynkę. Znaczy, ten off playroom scanner to nam nie będzie potrzebne właściwie. Tytungs PFL scanner to damy też na jedynkę, tylko w innej grupie po prostu. Niech będzie. No dobra, słuchajcie, teraz przejdziemy sobie, zobaczymy na nawigacji. W tym systemie będziemy sobie strzelać. Bo zobaczcie, tutaj należy wybrać sobie, jak pamiętacie zapewne, czyli jeśli jesteście nowymi graczami, to wam pokażę. Musimy opuścić to miejsce. To dopiero jak już wylecimy w kosmos, to zobaczycie, gdzie najlepiej się takim sidewinderem udać na sam początek. No, żeby po prostu bez stresu trochę kasy zdobyć. Dobra, podwozie chowamy. Muszę się trochę przyzwyczaić do takiego małego statku. No dobra, niech będzie. No i teraz tak, Rochstoff Abbau Standort. Po prostu, dobra, przejdziemy sobie tutaj, to wam może tak pokażę lepiej w takim widoku. Oddalimy to leciutko. I teraz zobaczcie. W grze mniej więcej, jeżeli chodzi o no jakby takie źródła, z których pozyskiwane są tutaj różne pieniądze, to bardzo wiele jest kopalń. Cała federacja, całe imperium to po prostu tych niewolników wykorzystuje do tego, żeby oni no, kopali tutaj te minerały. Czyli wszystkie te statki, które tutaj prawdopodobnie się gdzieś tam też znajdują znajdują gdzieś w przestrzeni, prawda? To są ci niewolnicy, tak można przypuszczać, ja tak przypuszczam. No i skąd oni te minerały pobierają? No pobierają je z planet, to są na planetach też takie całe instalacje, gdzie są po prostu szyby, to widać, prawda, jak one pracują i tam wydobywają te złoża. Ale bardzo wiele jest ich też tu położonych na tych właśnie ringach, czyli tych skupiskach asteroid. No i tu właśnie będziemy lecieli, ponieważ w ślad za tymi statkami górniczymi przybywają tutaj również statki pirackie, które po prostu rabują ten cały urobek, zabierają kredyty, które tam na pokładach są. No i za te statki z kolei nałożona jest nagroda. Czyli na przykład frakcja, która wysyła statki górnicze, wyznacza nagrodę za pirata. No i ten pirat może być poszukiwany. Wiadomo, że pirat nie działa tylko w jednym systemie. On sobie tutaj zabije kilku, poleci gdzie indziej. No i chodzi o to, żebyśmy zdobyli całą nagrodę za niego. Dlatego właśnie ten Tytungs Befel Scanner, ten skaner, który tam dokupiłem za te kilkanaście tysięcy, on nam te zyski pomnoży. No i będziemy szukali właśnie takich skupisk asteroid, które są wokół planet. No i te skupiska asteroid mają, słuchajcie, różną wartość pod względem naszym, które nas interesują. No i tutaj musicie sobie zobaczyć, ja akurat mam po niemiecku, ale to samo będziecie mieli po angielsku, tylko będą po prostu troszeczkę inne nazewnictwo będzie. Interesuje nas to Rochstoff Abbau Standort. To pewnie będą takie miejsca,
wydobywania surowców po angielsku. I one są oznaczone taką również nawiasem i tam jest napisane na przykład hoch, gering albo gefährlich. To po angielsku będzie pewnie high, middle albo danger, pewnie będzie coś takiego. No i wybieramy sobie, słuchajcie, to gering. Gering oznacza, że jest niewielkie zagrożenie ze strony statków pirackich, czyli innymi słowy będzie tutaj dosyć dużo policji również. Hoch oznacza, że tej policji nie jest aż tak dużo, że tutaj jest dosyć niebezpiecznie, a to gefährlich to sobie lepiej zostawcie, bo tam nie będzie w ogóle statków policyjnych. Czyli naszym sidewinderem, patrzę jeszcze, gdzie tu można by polecieć. Tutaj też mamy gering. Możecie wybrać sobie i znaleźć to gering, tak? Nie polecam wam w każdym razie, żebyście na gefährlich się wybierali, to nie ma sensu. Dlatego, że nasza strategia będzie polegała na tym, żeby nie walczyć samotnie, tylko walczyć po prostu z jakimś statkiem, który już walczy ze statkiem policyjnym. A więc wybieramy się tu. Dobra, mamy 44 sekundy, możemy sobie to podświetlanie wyłączyć. Oj, przelecę niestety. Dosyć szybko poszło. Dobra, zrobimy sobie takie kółeczko. No dobra, już możemy. Jest bardzo zwrotny ten Sidewinder, niesamowicie jest zwrotny, więc będziecie mieli łatwo, jeżeli chodzi o manewry. Czekajcie, tylko tutaj powiem wam, że jest jedna rzecz, którą... Tutaj mamy po takiej ciemnej stronie, będzie to dosyć... Lepiej jest wybrać, to wam radzę, system, który niekoniecznie tutaj ma, jest w cieniu, bo będziecie po prostu mieli sobą widoczność. Możemy polecieć, słuchajcie, tutaj mamy, zobaczymy jak daleko mamy tu. Dobra, zmienimy sobie miejsce, polecimy do innego pasa. To jest bardzo blisko, bo to jest 745 sekund, więc zaraz też będziemy, nie ma co tu się pchać. To przy okazji wam pokażę właśnie, że na początek można by było wybrać sobie taki pas, który po prostu jest oświetlony dobrze, żebyście widzieli wyraźnie też, gdzie to się znajduje. Ok, zaraz będziemy, nie ma co tam się tutaj niecierpliwić, bo to jest i tak gra, jak zasiądziecie, to wiecie, nie spostrzeżycie się, a minie godzina, półtorej, trzy. To nie jest taka gra, że na 20 minut usiądziecie, zrobicie sobie misję, no niestety. Elite Dangerous wymaga tego, żebyście mieli troszeczkę tego czasu więcej. Taka to już jest gra. No i przypomnę właśnie, że celem dzisiejszego odcinka jest sprawdzenie, w jaki sposób szybki, jak to w tej chwili wygląda, jeżeli chodzi o walkę Sidewinderem. No, tu mamy zdecydowanie lepiej, też ciekawiej chyba będzie, ładniejsza planeta. Okej, tutaj sobie zaraz dolecimy. Pamiętacie, jak się dolatuje, to trzeba tutaj wyhamować, tak żeby zgrać tą prędkość, czyli tempo z odległością, tak? Obydwie po prostu kreseczki muszą być na tym niebieskim polu, innymi słowy. Czyli redukujemy sobie troszeczkę prędkość.
No i w momencie, kiedy już będziecie blisko, to można albo wyjść, albo poczekać, aż się tutaj sama rakieta zatrzyma. Nie ma znaczenia. No właśnie, no i teraz możemy sobie zobaczyć w kontaktach Sicherheitsdienst. To jest służba bezpieczeństwa, czyli jakby policja. No i będziemy szukali statków, które oni będą atakowali, więc trzeba będzie troszeczkę tutaj więcej polatać. To nie ukrywam. Zobaczmy teraz tą kobrę. Dobra. Wypuścimy sobie ten skaner. Gdzie jest ta nasza kobra? Możecie też zwrócić uwagę, jeżeli już chcecie. O, tutaj mamy kompetent. Kompetent to akurat nie jest zbyt dobrym, znaczy jest dosyć dobrym celem. Najlepiej jakby był Neuling, czyli taki no niedoświadczony pilot. No on mnie raczej nie zaatakuje, ponieważ ja nie jestem tutaj ani gezucht, ani nic nie przewożę. No dobra, słuchajcie, no i możemy spróbować szczęścia z tą kobrą. No kobra MK4 nas, wiecie, może łatwo zabić. Dobra, ona została chyba zaatakowana, więc słuchajcie, teraz tak. Strzelamy sobie w nią. Bo widzicie, że tutaj policja w nią już naparza. Więc my tutaj tylko dokończymy tego dzieła. Nie musimy ostatniej zabić, wystarczy, że po prostu strzelimy. No i zobaczcie, 52 tysiące mamy bez żadnego problemu. Czyli lecimy teraz dalej. Zobaczymy, czy uda nam się uzbierać, no powiedzmy 500 tysięcy albo milion tutaj w jednym takim posiedzeniu. Zobaczymy, jak to, ile czasu nam to zajmie. Przede wszystkim tutaj jest kwestia odpowiedniego wyboru celu, prawda, żeby nie dać się zabić. Bo niestety, jeżeli się dacie zabić, to cały ten dochód wam zniknie. Nie możecie dać się zabić jeszcze przed doleceniem na stację, no i tyle. Więc trzeba ostrożnie, mamy tarcze prawie żadne, prawda, bo to są podstawowe tarcze, te najtańsze, jakie macie. No i cóż, sprawdzamy naszego Vipera. No, Viper będzie też... Dobra. Okej, okay, podlatujemy szybko, bo zobaczcie, Viper już ma 70, musimy go zeskanować, albo co najmniej raz w niego strzelić, więc gazu, gazu, gazu. No i tak, zrobimy tak, najpierw w niego strzelimy, a potem go zeskanujemy, wiecie, bo boję się, że on nie przeżyje tutaj tego starcia. Cały czas, wiecie, próbuję tutaj na tego boosta dać. On próbuje im uciec. No i może się zdarzyć, że będzie chciał wykonać skok do innego systemu. To jest kompetent, czyli też nie przedstawia jakiegoś dużego zagrożenia. Dobra, myślę, że go zdążymy zeskanować nawet, więc... Bo on w tej chwili już wypuścił nam... Zrobił sobie już tarczę. To niestety on ucieka. Widzicie, mamy problem, żeby go dogonić. No, obawiam się, że nie jesteśmy w stanie ich złapać tutaj. O, czekajcie, bo zmienił chyba troszeczkę, zwolnił. No, niestety. Jest zbyt szybki. Viper jest po prostu jednym z szybszych statków. No nie damy rady go, zdaje się, że dogonić. No przykro mi. Czasami też tak bywa. Mogę podjąć tą próbę jeszcze. No teraz zmienił kierunek. No dobrze, to okej, jest nasz. Tylko musimy do niego niestety podlecieć dosyć blisko.
Dobra, udało się. No, czekajcie, zmienimy sobie na rakiety, żeby chociaż w niego parę razy strzelić. Dobra, i teraz go zeskanujemy. Zobaczymy, czy zdążymy. Tak jest, no i możemy go też pomóc im zabić. No. Słuchajcie, musimy go zdobyć, zdołać zabić, bo on próbuje uciec. No, jest nasz. Zobaczmy, ile dostaniemy kasy za niego. 33 tysiące. No, nie tak dużo, ale widzicie, to 33 tysiące to już macie na jakiś tam jakieś wyposażenie tego statku. No i znowu, lecimy z powrotem do naszych tutaj policji, prawda? Obok nich się trzymamy zawsze. No i szukamy kolejnego. Jak się pojawi, to po prostu zaraz będziemy wiedzieli. Zrobimy tak, wylecimy i wlecimy raz jeszcze, tak będzie najprościej. No dobra, teraz się odwrócimy. Trochę trzeba tylko odlecieć, bo... bo nas ściągnie tutaj, nie damy rady tak wykręcić. Więc okej, trochę podlecimy. Dobra, zobaczymy, gdzie on... No, tutaj jest. No i teraz możemy już z powrotem wlecieć raz jeszcze. Już nie będę robił tych flight assist, tylko po prostu zajmiemy się już walką, żeby nie było, że na to czas stracę. No zobaczę, może... skrócimy to nagranie, po prostu już potem. No dobra, no i zobaczmy, co my tutaj mamy. W tych kontaktach na razie nikogo nie ma w zasięgu. Możemy sobie zwiększyć skalę, żeby widzieć z daleka te statki. No gdzieś tutaj się chyba znajdują. Tutaj są jakieś, zobaczmy tutaj w takim razie. Federal Assault Ship. Widzicie, on jest gesucht. My możemy go zeskanować, ale boję się, żeby on nas nie zaatakował, bo byłoby niedobrze. Możemy go zeskanować dopiero jak on się odwróci. Bym wam radził. Boże, się przestraszyłem, że... Dobra, no i zeskanujemy właśnie jego. Ale widzę, że tutaj mamy Pat Petmore. Tego możemy zeskanować. To jest Imperial Courier. To tak, tego kuriera możemy zaatakować. Kurier nie jest zbyt... Z tym on walczy nam tutaj z... Nie wiem, z kim on walczy. Czekajcie, z kim on walczy? Z pytonem, a ten pyton też jest gesucht. Kurczę, widzicie? Możemy, no nie wiem, czy pytona próbować zaatakować, zaraz zobaczymy. Możemy ze dwa razy w niego strzelić, tak na wszelki wypadek. Jeśli za pytonem trzeba ustawić, wiecie, tyłem, żeby on nas nie był w stanie zaatakować od przodu, to wtedy nic nam nie zrobi, więc... To widzicie, pyton ma na tyle... O, dobra, się odwraca, więc... Dobra, może go damy radę.
powinien pójść ten pyton, mam nadzieję. Tak. No i zapytano, to słuchajcie, dostaniemy całkiem dużą kasę. Lecie 88 tysięcy. Teraz tego imperialnego kuriera sobie załatwimy. On jest tutaj. Więc zanim też się ustawimy, nie damy mu po prostu tak, żeby on nas, wiecie, nie był w stanie wyprzedzić, prawda? Teraz go tutaj wymanewrujemy. No widzicie, ma 37%. A spokojnie. No i mamy 16 tysięcy, tam ta policja go załatwiła. Mamy teraz Federal Assault Ship, no to z tym może być problem, więc jest bardzo dobry statek, więc no nie wiem. Na razie go nie ruszamy, bo zobaczcie, ma 3 tarcze i nikt go nie atakuje. My wybieramy sobie, pamiętajcie, tak, żeby nie zginąć. To wbrew pozorom, chwila, moment i was tutaj nie ma. W tym Sidewinderze to jesteście jak jajeczko. Więc szkoda by było tej całej pracy. To my się tu możemy wybrać, zaraz zobaczymy. Raczej się kierujemy tutaj tym widokiem. O, dobra, możemy na niego, słuchajcie, tutaj zapolować. Tylko niech on się odwróci, prawda? No i teraz możemy go ze 2 czy 3 razy trafić. No i oczywiście trzymajcie się za nim, prawda? Nie możecie go... dać się mu wyprzedzić. No ale widzicie, on ma już 3%, więc... I chyba zginął. Zginął albo nie zginął. Czekajcie, a nie jest tutaj? Co to jest za statek? Nie, to jest Eagle. A ten... A jest, 61 tysięcy, dostaliśmy za niego. No i ten Eagle, tylko zobaczcie, on leci w Geschwader, ma 3 statki obok siebie. To tego wam nie polecam, żeby tutaj go atakować w ogóle. Bo nie dacie rady, moim zdaniem, będzie zbyt trudne to. Szkoda ryzykować w tym momencie, tak jest moje zdanie przynajmniej. Mamy Adera. Ader to jest taki statek, a to też jest Geschwader. Prawdopodobnie nie wszyscy są, więc... trzeba będzie poszukać sobie innych celów. Zobaczymy, tutaj ktoś się strzela, więc podlecimy sobie. Jakiś zginął. No można było, wiecie, zawsze ryzykować można, ale... myślę, że jak nie trzeba, to... Oni, to jest ta trójka właśnie. Ci oni wszyscy są razem, więc... jak zaatakujecie jednego, to wszyscy się na was rzucą. Polecimy sobie, słuchajcie, tutaj, w tą stronę. Zobaczymy, co tutaj po prostu jest u góry. No, chciałem tego boosta włączyć, ale to ciężko jakoś. Nie, to są tylko te odłamki, prawda? Te części z tych statków, które powypadały. Więc musimy tu poszukać jakichś celów jeszcze. Zobaczmy, co my tu jeszcze mamy. No właśnie, tutaj mamy tą całą trójkę niestety naszą. No i oni są... Kurczę, tutaj mamy tą policję z Viperze. Ona by nam mogła pomóc. Tylko, że ona tu widać, że nie... nie kwapi się do ataku. Ona się niestety nie kwapi. Dobra, trzeba wyłączyć, bo jeszcze niechcący, wiecie, w nią trafię i wtedy będzie po zawodach. Dobra. No nie widać. Nie widać tutaj żadnych celów ciekawych. Dobra, tu trzeba będzie spróbować tutaj zobaczyć, co tutaj jest. Zaraz przed nami jest jakiś statek.
tutaj leci. Czyli on się... To jest Sidewinder. Dobra, to możemy tego Sidewindera sobie sprawdzić. Ale on jest akurat czysty, to Sidewindera nie ruszamy. Tu też jest Sidewinder, ale on wydobywa, więc na pewno. Ale obok, zobaczcie, są... O, tu będzie chyba dobry cel, mianowicie ten tutaj, którego ta policja celuje. Tylko musimy na niego... O, to jest ten pyton. Dobra, i pytona sobie, słuchajcie, zeskanuje... strzelimy najpierw w niego. Po to, żeby... No widzicie, mamy 33 tysiące. Dobrze, że zdążyłem go zestrzelić, bo... bym nie zdążył, nie zeskanowałem go, ale zawsze... lepsze mieć 33 tysiące niż nie mieć. No i zobaczcie, tu nie wiem ile tam czasu... Mamy już 100... No prawie 200 tysięcy. Myślę nawet, że więcej. Zobaczymy jeszcze tam... tu mamy tą trójkę naszą. No oni niestety są raczej poza zasięgiem tutaj, żeby... Chyba, że zaczną walczyć z kimś. Więc po prostu podlecimy sobie tutaj z powrotem. Mamy tego Sidewindera, mamy tutaj tą trójkę, mamy tu, tu... No na razie nic nie widzę. Tutaj mamy policję. Zobaczymy, co tutaj nam miga. Być może są te fragmenty statków tylko. Zobaczymy, bo nie widzę na razie. A nie, mamy Adera. A to jest chyba górniczy, ten sztrom, z tego co pamiętam. No. Jest tutaj Viper i prawdopodobnie ten Viper będzie nas... A widzicie, Viper jest gesucht, więc zeskanujemy go sobie, mamy czas na to. Ważne, żeby on się wdał w walkę tutaj z tą policją. Jeszcze go nie... No, strzelają. Dobra, no możemy w tej chwili w niego uderzyć, licząc na to, że on nam nie odda po prostu. No i tutaj tego Vipera chyba, mam nadzieję, że wykończymy. Już nawet sami. No. 31. Widzicie, Viper tyle co ten pyton. Tyle samo za niego dostaliśmy. Tylko, że go zeskanowałem, prawda? To zawsze trochę więcej, znacznie więcej czasami przynosi dochodów. 1/3 więcej, 20%, różnie to bywa. Ader, to jest Nigvar, to jest trochę inny statek, zobaczmy, ale on też jest, no to też jest górnik. Chyba. Tak, to też jest górnik, więc... Ader, Viper... Tu jest policja, sobie zobaczymy tą policję, niech oni tutaj się kręcą. A tu był... No właśnie, na razie, ale tu strzelają do tego, słuchajcie, trzeba go namierzyć. Noiling. Dobra, trzeba w niego ze dwa razy trafić, zanim on zginie. A, nie zdążymy go zeskanować. On się w ogóle nie broni, bo Noiling to jest taki, wiecie, zupełnie nowy pilot. No z Elitą to będziecie mieli problemy i z Tydlyś. To tak, ale do kompet, tak jak ten na przykład, to jest Elita, ale on jest po naszej stronie na szczęście. No bo Elita to po prostu ma raz, że lepsze te statki, lepiej wyposażone, a dwa, że używa flar, tych czafów,
tych właśnie wyrzucanych zakłócaczy i też tarczę doładowuje, jak zbijecie, więc to jest dłuższa zabawa. Zobaczymy tutaj. To jest właśnie ta jedna z tych trójek. I kurczę, się zastanawiam, czy w nich nie... ich nie zaatakować. Kogo oni? Bo oni tutaj tego... tego pytona... Kurczę, dobra, wiecie co? Spróbujemy tego pytona... zaatakować, tylko żeby on zginął w miarę szybko. To jest problem. Dobra, utrzymamy się za nim trochę. Pyton jest geszwader i to, wiecie, nam trochę komplikuje sprawę, ale mam nadzieję, że... bo on walczy równocześnie z tymi trzema. Dobra, pyton padł. Dobra, nikt nas nie atakuje, na szczęście. Powiem wam, że to było trochę ryzykowne. Mamy tutaj tego Adera jeszcze, zobaczmy. Ten Ader ma tylko dwa, więc możemy spoko go dobić. No i chyba się nie dostaliśmy nic za tego Adera. A zobaczymy tego Vipera jeszcze. Dobra, tego Vipera możemy wziąć. No, myślę, że Viper jest już nasz. No, on z tą policją też. No, 22 tysiące tam. Ader to jest ten Strom, to wiemy. Tutaj jest jeszcze Viper jakiś pod nami. No, tutaj jest, dobra. Zobaczymy tego Viperka. Dobra, Gesucht 100%. Dobra, zeskanujemy go, tylko podlecimy troszkę bliżej. Prawdopodobnie się policja nim zaraz zajmie, więc nie będzie to trudne. A on jest też sam i w dodatku jest harmless, czyli w ogóle jest niegroźny. Więc myślę, że on się nie będzie specjalnie bronił nawet. Dzisiaj on raczej chyba tutaj ucieka niż walczy. No, tylko życzymy go... jesteśmy w stanie zlikwidować, to jest pytanie, naszą bronią. Można byłoby mu silniki wyłączyć. Powiedzmy. Wiecie co, zrobimy tak, że... w antrip mu po prostu uderzymy. Albo w silniki. Czekajcie, może w silniki. Gdzie to są te silniki? Tu. Próbujemy silniki mu po pierwsze wyłączyć, bo tak to będzie to trwało i trwało. No, chyba prędzej go zabijemy, niż te silniki się tutaj dadzą wyłączyć. Ale widzicie, on w ogóle się nie broni. Więc to jest taka egzekucja trochę. Ale bardzo dobrze, wiesz, są różnego typu tutaj statki, prawda? Jedne są trudniejsze, drugie łatwiejsze. Kurczę, widzicie, nasza broń jest na tyle słaba, że on szybciej regeneruje tarczę, niż jesteśmy w stanie mu je... No dobra, dało się. Ale pewnie jakieś grosze za niego dostaniemy. No, 18 tysięcy. A, tak całkiem nie. Dobra, wracamy sobie tutaj. Popatrzymy jeszcze z prawa, z lewa. Tutaj coś widać. Nie bardzo.
nie widać, nie widać. Można by wylecieć stąd i znowu wlecieć. To też jest sposób, żeby tam trochę tych statków było, ale... No ja czasami tak nie lubię robić, troszeczkę mnie to rozprasza. Znaczy nie, no, psuje mi taką imersję trochę tej gry. Wracacie w to samo miejsce i już kto inny tutaj jest. Takie dziwne jest trochę, więc... Ale to przecież można zrobić, jak... Naprawdę nie ma z kim walczyć, to można. Ale tutaj jest, wystarczy trochę poczekać. O. Tutaj mamy chyba towarzystwo, zaraz zobaczymy ten statek tutaj, widzę, że jest jakiś. Tylko nie mogę go namierzyć niestety jeszcze. No, o, teraz jest, dobra. To jest Diamondback. No, tylko musimy najpierw... Dobra, no i szybko go... No i pytanie, czy zdążyłem go trafić? Zdążyłem, no widzicie, tak. Trzeba to mieć refleks, żeby w odpowiednim momencie jeszcze zdążyć go chociaż raz trafić. I to jest takie, wiecie, no, taka trochę zabawa, że my podłapujemy te statki, które oni tutaj zabijają. No, ale my też nie mamy za bardzo szans, prawda, w starciu tutaj. Bezpośrednim jednak z pytonem, więc się nie ma czemu dziwić. Jesteśmy tutaj, widzicie, Sidewinder to jest najsłabszy statek, jaki w ogóle sobie można wyobrazić. Już nie ma słabszych niż to w tej chwili tutaj wśród tych innych, więc to jest jedyny. Nie będziemy się porywali z motyką na słońce, prawda? I Sidewinderem atakowali w pojedynkę anakondy, bo nawet byśmy nie byli w stanie jednej tarczy takiej anakondzie zbić. To jest jedyny sposób tutaj. No ale wiecie, to też ma swoje takie zalety, prawda? To jest co innego zupełnie niż taka wylatywanie anakondą i tam po prostu walka w zwarciu, prawda? Kto dłużej wytrzyma. A tutaj trzeba trochę więcej sprytu, takiej przebiegłości, zastanowić się, kogo zaatakować, kogo nie. No całkiem przyjemnie tutaj tym Sidewinderem powalczyć. No oczywiście tutaj tych statków można ciekawe jakbyśmy mu wlecieli, on przerywa. No, żebyśmy go nie uderzyli niechcący. Aha, zastaranowanie statku nie dostajecie kary, tak w razie czego to możecie też się tym wybronić czasami, jak na przykład jest jakiś tam statek transportowy czy coś, to można go po prostu staranować i niby też go zabijacie, ale do tej pory chyba tak było, tak zostało, że nie jest to traktowane jako zastrzelenie za karę, prawda? No ale możecie pozbierać po nim co zostanie. Jak chcecie na przykład zdobyć jakieś chemisze manipulatory całe. No tutaj się strzelają, podlecimy jeszcze tam i chyba na tym skończymy. Wrócimy na stację i zobaczymy, ile dokładnie kasy będzie za ten nasz tutaj krótki pobyt w tej strefie. W tej strefie asteroid. No tutaj to całkiem dużo. No tylko czy my zdążymy tutaj dolecieć, zanim oni się nawzajem nie powybijają, to jest... Sama policja już tutaj tylko lata. No właśnie, chyba to już nikogo nie ma. A tutaj jest jeszcze, ale ten to nie. Ferdelens. Ferdelens, słuchajcie, to nam przyniesie dużo kasy. Tylko też jest duże zagrożenie z jego strony. Ale to jest Noiling, czyli możemy go spokojnie zeskanować. Myślę, że zdążymy. No i słuchajcie, tego Ferdelensa sobie na zakończenie weźmiemy. No, pamiętajcie, żeby nie podlatywać do niego od przodu. No i zobaczcie, 106 tysięcy. Widzicie? Za Ferdelensa dostaliśmy. No i myślę, że to na tym skończymy tutaj.
To naprawdę dużo było. Trzeba uważać, żeby nie uderzyć w nikogo. I wracamy do bazy. Zaraz będziemy na miejscu, tylko odlecimy troszeczkę. Ale tak pira ze drzwi. Słuchajcie, no to ja myślę, że przez ten krótki czas, odliczając moją zabawę tutaj z tym Flight Assist, no zobaczcie, że nawet nie zostałem ani razu zaatakowany tak naprawdę. No może z raz trochę. No i zobaczymy, wrócimy sobie na stację spokojnie. Myślę, że to będzie, sam jestem ciekawy, ile za to dostaniemy. Gdzie to jest ta nasza stacja? Limuplink. Na tą sobie wrócimy, skąd wystartowaliśmy. Dobra, tylko musimy oblecieć. No i przypominam, że to jest jedyne, co w tym statku zmieniliśmy, to zainstalowałem ten T-Scanner, czyli Tytungsbefehl, to jest ten, który Kill chyba on się nazywa po angielsku. To trzeba mieć, prawda? Znaczy można na początku, żeby go kupić, to zrobić sobie z jedną czy dwa takie wypady bez, ale potem w pierwszej kolejności tego kupić. Gimbale to macie od razu zainstalowane, jak widzieliście, od razu są na wyposażeniu. I co jeszcze ja tutaj zmieniłem? No nic więcej. Tarcze, wszystko, silniki, wszystko zostały stare. Nic praktycznie więcej. Aha, no i ten Dippelwerfer, z którego nie skorzystałem ani razu. Nie było takiej potrzeby. Jest to taki podstawowy, można powiedzieć, że ten jedyny zakup to jest za kilkanaście tysięcy ten Tytungsbefehl skaner. To jedynie co to. No i ile to trwało? 20-30 minut pewnie to nagranie, odliczając tutaj te moje zabawy. Dobra, przy szóstce troszeczkę można sobie już spowolnić. Ciekawe, gdzie jest to wejście do tej stacji, bo ja nie widzę na razie. A stacji jeszcze nie widać nawet. No nie widać też planety, wokół której ona krąży. No, daleko. A, już jest, dobra. Stacja jest, tylko nie widać. Pewnie z tyłu jest ten wlot do niej. To już nie będę jej okrążał po prostu. Tutaj w. Co? Sidewinder jest tak szybki, że on tam nie ma. Tu akurat widać, bo z tyłu wlot jest naprzeciwko tej stoczni, gdzie się buduje ten okręt wojenny. No, Sidewinderem nie trzeba specjalnie się, wiecie, tutaj, jeżeli chodzi o lądowanie, szczypać. No, to jest mały statek, to się zmieści wszędzie. No i raczej nikogo nie staranujemy swoją masą. Dobra, mamy jedynkę. To jest tu zaraz po lewej stronie gdzieś. Nie, pod nami jest chyba ta jedynka. A, tak, tutaj jest jedyneczka. Oj. No dobra, no i chwila prawdy. Sam jestem ciekawy, jak to idzie z tymi
kredytami. No 25 za tankowanie, to wiadomo. I teraz zobaczmy. No, słuchajcie, 552 tysiące, pół miliona za... No nie wiem, ile tam czasu spędziłem, czy pół godzinki pewnie takiej walki. Także zobaczcie, to idzie naprawdę szybko. 550 tysięcy sidewinderem na samym początku macie. Czyli w tej chwili, zobaczcie, ja już jestem w stanie kupić sobie Kobrę MK3. Pół godzinie i wyposażyć ją, mało tego, za 200 tysięcy jeszcze. Zobaczmy, ile to by kosztowała. Czy jest tutaj Eagle, Viper, Cobra. Zobaczcie, 400 tysięcy kosztuje Cobra. I 150 tysięcy zostaje jeszcze na jakieś zakupy, żeby coś do tej Kobry kupić. No już mam Kobrę w tej chwili. Po pół godzinie, a pamiętam, jak ta gra wychodziła, to Kobrę, ja nie wiem, po miesiącu kupiłem dopiero. Dobra, słuchajcie, to na razie tyle z tej części. Wam serdecznie życzę no, dobrych strzałów, prawda? Takich dobrych lokacji. Na razie, cześć.